Cześć, witajcie na moim kanale, kanał 365 dni o piłce i widzimy się po szlagierze pierwszej ligi, a więc po meczu ŁKS Łódź Wisła Kraków. Zanim dwa słowa o tym, co wydarzyło się w Łodzi, zachęcam wszystkich do przycisku subskrybuj. Nie zapomnijcie także o kciuku w górze pod filmem, naciśnięciu w dzwoneczek, a także komentarzu. Jeśli chodzi o ten mecz, no to cóż, no prawdziwy szlagier pierwszej ligi, na pewno jeśli chodzi o emocje, to się nie zawiedliśmy, bowiem ŁKS jest oczywiście cały czas liderem i właśnie na stadion lidera przyjechała trzecia drużyna ligi, a więc Wisła Kraków. Wisła z dużymi aspiracjami, no i przede wszystkim był to taki mecz, w którym Biała Gwiazda mogła gdzieś tam jeszcze powalczyć o to, by na finiszu znaleźć się na pierwszych dwóch miejscach, które dają bezpośredni awans, natomiast po tej porażce mam wrażenie, że podopieczny Radosława Sobolewskiego czeka już tylko ewentualny awans z miejsc barażowych. Ale po kolei, no przede wszystkim działo się bardzo dużo, bo aż 5 trafień, 4 w pierwszej połowie, ale całkiem obiektywnie trzeba powiedzieć, że minimum 3 z tych bramek padły, powiedziałbym, no może nie po indywidualnych błędach, ale były konsekwencją dużych pomyłek. Przede wszystkim wyjście na prowadzenie ŁKS-u Łódź, a więc bramka Janczukowicza, minuta 11. Jest to właściwie taki brak komunikacji, no przede wszystkim potknięcie się koleja, bo nie chcę wierzyć, że Janczukowicz dribblingiem gdzieś tam wprowadził obrońcę Wisły Kraków w takie zawirowanie, że ten upadł pod bramką. W konsekwencji napastnik ŁKS-u trafia na 1-0. Później Wisła się odbudowuje i to jest taki naprawdę dobry moment gości, bo mam wrażenie, że początek należał do ŁKS-u, natomiast po straconej bramce gdzieś tam podopieczni Radosława Sobolewskiego odżyli i zaczęli atakować. Bramka na 1-1 to jest oczywiście strzał Rodado, asysta Molteńsa, natomiast no przede wszystkim koszmarny błąd Bobka. Wydawało się, że był tam faul, natomiast bramkarz ŁKS-u rzucił się na piłkę, wpadł w stojącego Molteńsa plus na Macieja Dąbrowskiego, no i oczywiście gol został słusznie uznany. Kilka minut później kibice na stadionie w Łodzi, ale tylko ci z Krakowa plus zaprzyjaźnieni sympatycy Widzewa Łódź, no bo gdzieś tam ta grupka też ich wspierała, dokoptowana właśnie sympatyków Widzewa, w euforii. Strzelił Luis Hernandez, niezawodny Hiszpan, który driblingiem zmylił kilku piłkarzy i właściwie z niczego stworzył sobie sytuację bramkową. Jeszcze przed przerwą kolejny błąd koleja, czy właściwie taka trochę powiedziałbym pomyłka i spóźnienie, nadepnięty jeden z piłkarzy ŁKS-u, rzut karny, no i Pirulo trafia na 2-2. W drugiej części meczu tempo było trochę niższe i to też obiektywnie trzeba ocenić, że gdzieś tam emocje ostygły, natomiast atmosfera gdzieś tam była przednia, na trybunach m.in. prezes PZPN Cezary Kulesza, fajnie się to oglądało, mniej było sytuacji, ale więcej było gry w piłkę. Mam wrażenie, że tutaj mieliśmy fajną konfrontację pomysłów dwóch szkoleniowców, czyli taka podobna myśl szkoleniowa Kazimierza Moskala i ten sam pomysł na piłkę Radosława Sobolewskiego, czyli duża wymienność podań, gdzieś tam te akcje mogły się podobać, bo to nie było takie, powiedziałbym, zderzenie ze ścianą, jak chociażby w meczu Ruch Wisła, kiedy ci głównie hiszpańscy zawodnicy Wisły Kraków mieli problem z bardzo dobrze grającymi fizycznie piłkarzami niebieskich. Tutaj naprawdę mogła się podobać ta wymiana ciosów. Ostatecznie ŁKS znów wyszedł na prowadzenie. Bramka w 53 minucie Szeligi, czyli dość wcześnie, no bo to jest początek drugiej części meczu, no i już później Wisła nie potrafiła ukąsić swojego rywala. Mam wrażenie, raz jeszcze to powiem, że w tym momencie, po tej porażce, Wisła no, praktycznie zmniejszyła swoje szanse do zera, by zakończyć ten sezon na drugim miejscu. Rzut okiem na to, jak to wygląda. Spójrzcie, ŁKS to jest oczywiście lider, w tej chwili to jest 59 punktów. Mogłoby być jeszcze więcej, gdyby nie porażka przed tygodniem z Zagłębiem Sosnowiec. Ruch Chorzów 53 oczka, no i trzeba tak w nawiasie dopisać plus 3 po ewentualnej jutrzejszej wygranej. Wisła Kraków 51 punktów i na ten moment to jest trzecia pozycja. 9 wygranych Radosława Sobolewskiego na wiosnę, wszystkie oczywiście domowe mecze wygrane plus kilka delegacji, między innymi w Gdyni. Natomiast 3 ostatnie wyjazdy to są 3 porażki, no to też daje dużo do myślenia, bo gdzieś tam mówimy o rywalizacjach z Puszczą Niepołomice, z Ruchem Chorzów, a także właśnie dzisiaj z ŁKS-em, czyli z tymi drużynami, które celują w awans. Puszcza to jest strefa barażowa, więc również z tych drużyna z tych faworytów, no to też właśnie daje sporo do myślenia, bo po pierwsze Wisła dostarczyła punkty swoim rywalom w walce o awans, a po drugie sama nic przecież nie zgromadziła. Dzięki, zachęcam raz jeszcze do przycisku subskrybuj, także jeśli tego nie zrobiliście, to jest właśnie wasz moment. Nie zapomnijcie o kciuku w górze pod filmem. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.